Cześć, stęskniłem się za wami. To, co dzisiaj będę przygotowywał, to sałatka z grzybami mun i shiitake z jajkiem posze lub też w koszulce. Rozwali wasze zmysły. Zabieramy się do roboty. Pierwszą rzeczą, za którą dzisiaj się zabiorę, jest obróbka marchewki. Najpierw obieramy ją, przekrajamy wzdłuż. Kocham warzywa sezonowe. Teraz rozpalam patelnię i wrzucam je tak, aby delikatnie chodziły sobie. A w międzyczasie zajmę się obróbką grzybów shiitake, które wcześniej zalałem wrzątkiem, tak żeby namoczyły się, nabrały tej soczystości. Kroimy je w paseczki. Grzybki bardzo dobre. Następnie grzyby mun. Lekko nalewamy oliwy lub też oleju do marchewek. Potrząsamy patelnią tak, aby obróciły się one. I wrzucamy wcześniej skrojone grzybki na patelnię. I bierzemy się za krojenie pomidorków cherry. Następna do gry wchodzi gorzka, ale chrupiąca, chrupka, przepyszna cykoria. Rwiemy sobie na listki i kroimy na trzy części. Kiedy grzybki i marchewka sobie chodzą, ja zabieram się za jajko. Do wody gotującej się dolewam trochę octu ryżowego. Dosłownie jedna lub dwie łyżki. Czekamy, aż zacznie wrzeć. Co powoduje ocet? Ocet ścina białko tego jajka. O, widzimy, woda zaczyna wrzeć. Kręcimy w prawą stronę wody, tak aby jajko wirowało. A nasze jajeczko już sobie pięknie chodzi. I tak około minuty. A ja zabieram się za wykładanie talerza. Na spód dam odrobinę szpinaku. Wyłożę to cykorią. Posypiemy pomidorkami sherry. Na to teraz układam nasze grzyby. Wiosna, 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 ach to ty. W tym czasie doszło nasze jajko. Wykładamy. Wszystko pięknie wygląda. A jeszcze na koniec odrobina szczypiorku. Delektujcie się. O, pyszne jajko.